Can you take my reservation? I'll stay patient. When you see me at the table, join me. Madzia, co tam robisz? Madzia! Co tam robisz? Co tam zbierasz? Znowu śmieci? Do słońca, tak. Nie robiłam to. Tak jest. Jestem lepiej. Wtedy taka brzydka. O, no to poczekaj, tak? Ale taka para to nie widzi. Dzięki Bogu. Co tam? Nie opalasz się beze mnie? No przecież stoję i się opalam. Aha, dobra. Daję, nie? Dzisiaj się to jak wczoraj. I mamy koniec sierpnia. Jest, chyba ostatni dzień wakacji jest dzisiaj. No, od jutra ludzie już będą wyjeżdżać, będzie totalny spokój. Czyli tak jak lubimy. I jak wy też lubicie, to najlepiej chyba nad morze przyjeżdżać przed sezonem. Albo po sezonie, bo jeszcze często jest pogoda, no i cisza, spokój. Fajnie jest. No. Dlatego postanowiliśmy troszkę dłużej zostać chyba nad morzem. Chyba, że się pogoda zepsuje, to wtedy będzie burza. Nam też się należy urlop. No. Cześć. Co tam masz? Skarby? Ale oświeżenie, odświeżenie. Mawko, jaka ty chuda się zrobiłaś. Zimna? No co ty, to tylko polski Bałtyk. Mawka, ty znowu świrujesz. Mawka, ja cię dałam do wody, żebyś się ukąpała, a nie ubrudziła bardziej. Oj tam, oj tam. A ty miałaś się wykąpać. Ale z tobą? A tam ze mną. Płytko! No płytko, płytko. Co tam masz? Na odchodne znalazło. No co ty znowu szkiełko? W wodzie było, błyszczało się. Nie trzep się w miejscu publicznym. Posłyszę ci klasyka. Chcesz mieć później piasek między zębami? To było rozsiądne. Pamiętam. Wyjątkowo z drugiej strony plaży niż zazwyczaj, bo my jesteśmy zawsze na tamtej plaży, ale ją już obeszliśmy ostatnio kilka razy. Obejrzeliśmy, a że wypatrywaliśmy naszą przyszłą nieruchomość, musieliśmy obczaić jak się ma, no to wyszło, że przyszliśmy tą stroną. Ale fajna miejscowa tam, nie? Fajna. I prosto na plaży. Nie. No, wielka. I tak się marnuje. Tyle miejsca. Tak samo jak tamto w Mrzeżynie. Mrzeżyno to było, tak? Mrzeżyno, tak. A. Są fajne miejscowe. A propos tego domu w Rzeżynie, to my się dowiadywaliśmy potem trochę. No. Ale to nas należy do marynarki wojennej i jest nie na sprzedaż, tylko do dzierżawy. I dzierżawią, kiedyś dzierżawili na więcej lat, na a teraz... Chyba. Na 5 podobno, a teraz na rok podobno. Na rok. Więc nikomu się tego nie opłaca wydzierżawiać i remontować i robić, także no jest jak jest. A tutaj nie wiemy. Tu, jak ktoś wie, to w Unieściu w sumie to już jest. No. To jest koło tych apartamentowców nowych, nie? Marina. I tam jest taki garażyk fajny, duży, hangar. Dla nas. Gdzie jest?
chcielibyśmy. I takie rzeczy tutaj. Zakaz używania strojów kąpielowych. Strzałka w tamtą stronę, czyli plaża na turystów. Co oni tu piszą? Tutaj opalamy się nago, stroje kąpielowe są niepotrzebne. Dobre. I co tam? Lekko pizga, nie? No, mamy prawie wrzesień. Ostatni dzień sierpnia. A w zeszłym roku, w ostatnim dniu sierpnia, było 30 parę stopni i kopaliśmy się na helu pierwszy raz w tamtym roku. I ostatni. No, a od 1 września zrobiła się właśnie taka pizgawa jak dzisiaj. Jeszcze gorzej było? Jeszcze nie było słońca. Chmurki ładne. Jerzo, Jerzko, chodź. Chodź. No chodź, mapka, idziemy. Hop. Tak na szybko. Popatrzcie, jaki maleńki kamperek. Albo jest mniejszy od naszego, albo tak się tylko wydaje, ale fajny, nowszy, turbo diesel, więc wszędzie wjedzie, nie tak jak nasz. Z tyłu jest taka rampa fajna na rowery albo na motor. Jest 2.8, dzięki. Super. Taki, fajna też Fiatuka to. Fajny. I rodzinka sobie nim przyjechała. Swing. Ciekawe, co to jest w ogóle za wersja Fiata Duka. Nie wiem, ale fajnie jeździ taki, ale alkowy ma chyba dłuższą niż naszą, albo tak się wydaje. Fajny. Fajny. Niby nowszy, ale nam się podoba. W końcu trafił się taki moment, że tutaj w Osiekach jest pusto i mogliśmy zajechać tutaj zobaczyć, jak to wygląda, bo kilka razy przejeżdżaliśmy przez to miejsce. Tutaj są ławeczki, siłownia, no i oczywiście na ryby tutaj przyjeżdżają. To jest jezioro Jamno. Zawsze jesteśmy z drugiej strony, czyli tam nad morzem, a teraz jesteśmy tutaj na Wołecze z innej strony. Taki piesek się przypłędał. Fajny parking tutaj. Jedziemy sobie z nadmorza. I parking za... nie pamiętam miejscowości. Jest naprawdę wielki. Można stanąć na kupę aut. Fajne wiaty są. Wiaty są takie do imprezowania, nie? Fajna miejscowa. Jak to się nazywało? Siemiatycze? Coś tam. Zaraz za łazami pierwsza miejscowość. Kurde. Łazy, Rzepkowo, Skibno. No jedziemy w dół teraz na ten, na Bory Tucholskie, ale nie pamiętam miejscowości. Mawka, tu jest piesek, Mawka. Tutaj, chodź. Tu. No on coś nie bardzo. Chyba jest LGBT. Nie lubisz dziewczyn? Hej, co ty tu robisz, piesek? Środek lasu. A tutaj na motorkach sobie jadą. Buu. Cała ekipa. Tak więc parkingów jest w sumie 3, bo tutaj gdzie stoimy, tam za krzaczorami jest duży. Tu jest parking. Kolejny stoi toje. No i tu fajna miejscowa. Tam też można stanąć, ale tam dla niepełnosprawnych, nie? Fajne te wiaty. Kurna. Patrz, jakie tu jest miejsce na ognicho.
Wszystko tu jest. Regulamin miejsca postoju. Nadleśnictwo karmie Szewice. Nadleśnictwo karmie Szewice. Fajne. Co tam widzisz? Ale patrz, ile tych ławek jest. Tutaj normalnie wesela można robić. Jaki czad. Podłoga z tych drewnianych plasterków. Ty no czadersko. Fajosko. Tylko tu się rozpadło coś, nie? Albo ktoś rozpadł. Albo. Fajna miejscowa. Bardzo fajne. Takiego dużego parkingu nie widzieliśmy już dawno. Chyba nigdy. Nigdy. Fajnie, wszędzie są ten posegregowane, czy kuby segregowane, plastik, szkło, odpady, tu z jednej strony, z drugiej strony też. Czysto tutaj, naprawdę czysto. I plac zabaw taki mini dla dzieci, tam kolejne ten na odpady. No mówię, kibelek, no super. Ekstra miejscowa. Normalnie nawet zostać by tu można. Kolejne miejsce na ognisko. Ekstra. Co tu jest? Miejsce na rozpalenie grilla. Nie no, szacun, naprawdę. Rewelacyjnie tu jest zrobione wszystko. I tam kolejne miejsce na ognisko. Postarali się. To są co? To jest ten rezerwat, nie? Bory Tucholskie. A tak, ale droga ładna, nowa. Ładnie, bo tak leśnie bardzo. Naturalnie. Pierwszy raz jesteśmy w Borach Tucholskich. I faktycznie tutaj jeszcze nigdy wcześniej nie byliśmy, więc stwierdziliśmy, że w drodze do... na Budhale, bo jedziemy później do moich rodziców, po prostu przejedziemy takim ślaczkiem inaczej i co nieco zwiedzimy, bo mamy teraz troszkę więcej czasu, bo na razie nie pracujemy tak, żeby po prostu jeździć na jakieś imprezy, tylko zamówienia internetowe, więc mamy teraz dużo więcej czasu, a no nie ukrywamy, że 3 miesiące spędziliśmy nad morzem, z czego większość czasu pracowaliśmy i mamy taki... tak mało nam po prostu jakichś takich atrakcji i zwiedzania, bo... Nie każe jechać. A nie, nic nie mówiło, że skręcać. Albo ja mam wyciszony telefon. Także postanowiliśmy teraz nadrobić zwiedzanie i robimy to po sezonie, jak już mamy czas. No i wylądowaliśmy. Madzia gdzie? W Tucholi. W Tucholi. Tak po drodze z nadmorza. Chcemy zobaczyć Bory Tucholskie. No i tą mieścinę. Ładny ryneczek. Przytulny. Tu hola! Tu wszyscy robią hola hola! Ładnie, ja lubię takie rynki małe. Przytulne. Co? No nie jest, ale chodzi o to, że jest taki przytulny, jak takie te nasze, jak Świdnica, Dzierżoniów. Nie? O Madzia, tutaj zdjęcie ci trzeba zrobić. Możesz być dziadkiem. Ładnie to wyglądało kiedyś też. To hell. Go to hell. Już byliśmy w go to hell. No ładnie tu. Fajny klimat. Taki jak lubimy. Uliczki, przytulnie. Podoba się. No i my, jak to my, nie możemy sobie darować. Tam, gdzie jest kebab, zawsze próbujemy. Także w Tucholi też spróbujemy, czy mają dobre kebabki.
Co mówisz? Mówię, że to czerwone coś jest ostre, bo dopiero teraz to ugotowałam. Pewnie ta jakaś papryka, piri piri, chili chili, jaki ja mam maleńki. Zjadłeś to? No, taki mały jest. Madzia ma taki. No i tutaj mamy kamperka, a tutaj mamy jeziorko. Fajnie tu. Się podoba. Ha. Pomościki, plażyczka, no ekstra. Ha. No fajosko mają tutaj. Pierwsze PTTK, ale mają jezior, jezioreczek, kałuż, kurna. No ekstra tu, Madzia już puknęła. Ha. Szkoda, że pogody nie ma takiej letniej. Skończyło się lato. W zeszłym roku, 1 września, to też była katastrofa. No, wtedy byliśmy na Helu w tamtym roku, nie? 1 września. 31 kąpaliśmy się na Helu, taki upał. A pierwszego było masakrycznie. I tak samo wczoraj, popatrz, ładnie było tutaj w Mielnie w miarę. Dzisiaj rano jeszcze też, a już teraz jest taka lipa. Ale tu ładnie. Ale tu ładnie. Kurna. No ale czad. Stanowisko do golfa. No ekstra. I tam wyżej też, patrz. Tu wszędzie są tak tarasowo porobione pola golfowe. Przyjechaliśmy tutaj, chociaż mieliśmy w tym czasie być w Szczecinie, jeszcze na handel, bo organizator naszych imprez nadmorskich zorganizował też w Szczecinie. No ale wyszło troszkę inaczej, plany się nam nagle pozmieniały, dlatego tak szybko zjechaliśmy z morza i jesteśmy w Borach Tucholskich. Tutaj byliśmy umówieni z Robertem i Dorotą nieco później. No ale przyjechaliśmy za szybko, chcieliśmy zrobić im niespodziankę, co prawda nie chcieliśmy się zwalać tak znienacka, bo tak się nie robi, ale woleliśmy przyjechać wcześniej i dać im znać, że już jesteśmy, a oni nas wyczaili, właściwie Robert wyczaił nas przez przypadek na parkingu sam, więc on nam zrobił większą niespodziankę niż my jemu, także no wyszło troszkę zabawnie. No ale teraz będziemy spędzać czas z nimi, prawdopodobnie nie będziemy za bardzo nagrywać, bo oni nie chcą za bardzo być nagrywani, także to będzie taki czas bardziej taki prywatny, co nieco wam tutaj nagramy z okolicy, żeby nie było, że nic nie nagraliśmy, bo jest tutaj ładnie. Także pewnie w jednym odcinku streścimy wam z tydzień naszego życia.